Cudnie jest obozować pod gołym niebem, ale dobrze jest też mieć zawsze kawałek dachu nad głową. Niechby to chociaż był kawałek szmaty, kawałek brezentu, płótna, impregnowanego albo nie. Może być namiot, cokolwiek, co nas ochroni chociażby przed deszczem czy wiatrem. Dzisiaj mamy dostępne super nowoczesne materiały, bardzo lekkie i bardzo wodoodporne. Mamy super namioty, mamy tarpy, czyli wodoodporne brezenty, takie specjalne do obozowania pod gołym niebem, które ważą po kilkaset gramów i ochronią nas przed każdą awanturą, przed każdą ulewą. To się oczywiście nie zaczęło teraz. Ludzie obozowali zawsze i kiedyś też mieli namioty i też mieli tarpy, tylko wykonane z innych materiałów. Było to płótno lniane, było to płótno bawełniane, mogło być nieimpregnowane, mogło być impregnowane olejem lnianym albo woskiem. Aunem, czyli taką starodawną wersją warstwy DWR, czyli hydrofobowej, takiej powodującej, że woda nie za bardzo chce zwilżać materiał, tylko po nim spływa. To, co jest ciekawe, to jak te stare materiały mają się do współczesnych. Czy te współczesne to jest rzeczywiście taki gigantyczny krok w przód, który w ogóle umożliwia sensowne obozowanie, a te dawne to był jakiś horror i koszmar? Czy może różnice nie są aż tak bardzo duże? Z czym to się je? Czy te materiały chłoną wilgoć, piją ją jak opętane, czy może nie? Czy może woda tak samo po nich spływa? Czy są o wiele cięższe, czy są tylko trochę cięższe? Czy przeciekają, czy nie przeciekają? O tym się dowiecie w dzisiejszym odcinku. Pod koniec też pokażę Wam, jak impregnować bawełniany tarp przy pomocy wosku, krok po kroku dokładnie, jak to się robi. Co z tego wynika i jak zmieniają się właściwości materiału. Na pierwszy ogień poszedł tarp DD. Na sucho waży 780 gramów, co oznacza, że ma gramaturę około 90 gramów na metr kwadratowy. Po zlaniu go konewką tarp był lekko wilgotny. Widać, że on ma taką warstwę hydrofobową, że te kropelki się perlą i spływają, ale także, jeżeli się go dotknie, to czuć, że jest taka cieniutka warstwa wody, że tam oprócz tych perlących się kropelek zostaje taka cieniutka wilgoć. I jeżeli wrzucić ten tarp na wagę po oblaniu go wodą, okazuje się, że przybyło mu jakieś 100 gramów. Oznacza to jakieś 11 gramów na metr kwadratowy wody, która pokrywa ten tarp. To jest ciekawe, ponieważ 11 gramów na metr kwadratowy oznacza, że tam jest warstwa wody o grubości około 11 mikrometrów. To jest jakaś 1/6, 1/7 grubości ludzkiego włosa. Ta woda, która tam jest, jest jakieś 6 razy cieńsza niż ludzki włos. Ale mimo wszystko można ją wyczuć ręką, to po pierwsze. A po drugie, ta 11-mikrometrowa warstwa wody na całym naszym tarpie, który ma 9 metrów kwadratowych, powoduje, że przybywa nam nagle 100 gramów wody. Te 11 mikrometrów na całej powierzchni waży 100 gramów. Wystarczy ten tarp jednak strzepnąć, albo można go nawet przetrzeć jakąś szmatką i się zupełnie pozbędziemy wilgoci natychmiastowo, ponieważ ta woda nie weszła nam we włókna, tylko ona była na powierzchni. W drugiej kolejności przetestowałem tarp nieimpregnowany. Jest to po prostu sześcieradło kwadratowe o boku 2,2 metra, do którego doszyłem pętelki z knota od lampy naftowej. Ono waży na sucho 710 gramów, czyli ma gramaturę około 150 gramów na metr kwadratowy. Sam materiał jest niemal dwukrotnie cięższy od tego używanego w DD. Taka jest różnica pomiędzy nieimpregnowaną, cieniutką bawełną, a współczesnym materiałem. Gdyby był ultralightowy, albo na przykład kuben, to byłby jeszcze ze dwa razy lżejszy. Po potraktowaniu tego tarpa konewką, widzimy, że ta woda po prostu wciągana jest przez cały materiał, on ją pije jak szalony, nasiąka. Ta woda nie kapie człowiekowi na głowę, temu, który jest schowany pod nią, żeby się schować przed deszczem. Ta woda spływa po materiale, ale nie cała. Część spłynie, a część zostanie we włóknach.
i kiedy wrzucimy na wagę ten tarp taki mokry, to się okazuje, że waży on całe 1605 gramów. Jest prawie 2,5 raza cięższy niż na sucho. Wciągnął nam ponad kilogram wody. Wciągnął nam 185 gramów na metr kwadratowy wody. Możecie sobie sami policzyć, jaka by to była warstewka wody. No, ale to nie jest warstewka na powierzchni. To jest woda, która została wciągnięta przez włókna do środka, a także trzymana jest pomiędzy tymi włóknami. Będziemy potrzebowali więc trochę czasu, żeby ten materiał wysuszyć. Jeżeli jesteśmy w drodze, no to trudno, to musimy zwinąć nasz bardzo mokry, ociekający tarp i liczyć się z tym, że musimy nieść dodatkowy kilogram wody z Afriko. Kolejny egzemplarz to tarp, który ma 3 na 3 metry, czyli taki sam wymiar jak Dede, ale jest impregnowany pokostem lnianym, tylko tak impregnowany trochę nieśmiało. Także on jest w dotyku zupełnie przyjemny. Śmierdzi tak jak impregnowany pokostem materiał, ale śmierdzi delikatnie. Nie jest sztywny za bardzo. No i byłem ciekawy, z czym to się je, jak to wygląda, jeżeli się go potraktuje konewką. Ja z tego tarpa już wcześniej korzystałem i on zmógł na deszczu i miałem wrażenie, że on strasznie wciągnął wodę. Że jest dużo cięższy i że jest nasiąknięty wodą. Co mnie zdziwiło, ponieważ pokostowany materiał nie powinien ciągnąć wody. Byłem więc tutaj podwójnie ciekawy, jak on się zachowa w kontrolowanych warunkach. Możecie zobaczyć, że zachowuje się dwojako. To znaczy on jest jednocześnie zaimpregnowany i jednocześnie niezaimpregnowany. Przez to, że on jest tak zaimpregnowany nieśmiało, delikatnie, to sprawia, że woda rzeczywiście perli się i spływa, ale część tej wody, szczególnie jeśli jest silniejszy strumień, wsiąka. Możecie to zobaczyć szczególnie tutaj, gdzie połowa tego materiału jest rzeczywiście potraktowana wodą i widać, że on po prostu naciągnął wodę, a z drugiej strony tam, gdzie było mniejsze ciśnienie, gdzie ta woda po prostu sobie delikatnie spływała, to ona się pięknie perli. Założony na wagę pokazał, że wciągnął nam prawie kilogram wody. On na sucho waży 2,50 kg, czyli ma gramaturę około 230 gramów na metr kwadratowy. Wciągnął nam prawie 100 gramów wody na metr kwadratowy dodatkowo. Jest to o połowę mniej niż wciąga nam tarp zupełnie nieimpregnowany. O połowę, to tak jakby połowa włókien była zaimpregnowana, albo te włókna były do połowy zaimpregnowane. No i w tym przypadku dużego tarpa, 3 na 3 metry, sprawia nam to, że on waży prawie 3 kg jak namoknie i już przestaje być przyjemnym przedmiotem do noszenia. Kolejny pacjent to mój ukochany śmierdziel. To jest płótno, które sam impregnowałem, pokostem lnianym. Ono strasznie śmierdzi. Jest strasznie sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Jest strasznie brudne, podarte i brzydko zszyte. Wygląda jak Frankenstein. Nie ma żadnych doszytych odciągów. Trzeba sobie radzić kamyczkami i sznureczkiem albo knotem od lampy naftowej. I ten śmierdziel ma 3 metry na 2,7 i waży niecałe 1900 gramów. Czyli gramaturę ma bardzo zbliżoną do tego tarpa do połowy zaimpregnowanego. To by oznaczało, że w tym moim była użyta lżejsza bawełna. To znaczy sama bawełna miała niższą gramaturę i dodałem dużo więcej pokostu lnianego. W związku z tym mamy dwa materiały o zbliżonej gramaturze, przy czym w jednym jest mniej bawełny, a więcej śmierdzącego pokostu, a w drugim na odwrót. I ten mój śmierdziel wciągnął jakieś 250 gramów wody w całości, czyli nie za dużo. Oznacza to około 40 gramów na metr kwadratowy wody. I ona nawet jest nie tyle wciągnięta, tylko to jest woda, która pokrywa ten materiał. Bo widać, że tam jest taka warstwa wody i ona jest taka widoczna, dużo grubsza niż w przypadku syntetycznego DD. Ten tarp wbrew pozorom nie jest aż tak bardzo hydrofobowy. On namaka na zewnątrz. Można go strzepnąć i nie ma wrażenia, on nie ciemnieje za bardzo. Nie ma wrażenia, że on wciąga wodę do środka, do siebie. Na koniec przyszła więc pora na tarp woskowany. To znaczy najpierw trzeba było go nawoskować.
płótno składałem na czworo, żeby ten wosk przesiąkał przez kolejne warstwy materiału. Na początku używałem niskiej nastawy na żelazku, była jedna kropeczka, ale potem stwierdziłem, że jak dam trzy kropeczki i będę przyciskał, to wtedy też ten materiał, te dolne warstwy materiału będą się nagrzewały i ten wosk będzie mógł być równomiernie rozprowadzony. To jest kilka ładnych godzin ciężkiej roboty na woskowanie takiego materiału. Po nawoskowaniu niektóre miejsca mają cienką warstwę wosku, inne mają za grubą, także on się krystalizuje na zewnątrz. No to jest proces do powtarzania. Potem można sobie zeskrobać ten wosk. Tam, gdzie jest go za dużo, można sobie wetrzeć dodatkowo wosk w tych miejscach, gdzie jest go za mało i znowu traktować go żelazkiem, aż będzie taka warstwa, jaka nam się podoba. Ten tarp po nawoskowaniu waży 1330 gramów, czyli 620 gramów wosku mu przybyło. No i potraktowałem go tak jak całą resztę bezczelnie konewką. Po zakonewkowaniu naszego tarpu przybyło mu 230 gramów wody, co oznacza jakieś 50 gramów wody na metr kwadratowy. I tutaj też jest takie wrażenie w dotyku, że ta woda nie została wciągnięta we włókna materiału, tylko że ona jest na zewnątrz. On też nie jest tak bardzo hydrofobowy jak ten tarp DD syntetyczny i po prostu czuć solidną warstwę wody na zewnątrz i grube krople i też można go spokojnie próbować wytrzepać oraz wytrzeć jakąś szmatką i wtedy też powinien być szybko suchy. Kiedy woda jest we włóknach w środku, no to nie da się go wytrzeć. Po prostu trzeba czekać, żeby ta woda odparowała. Kiedy woda jest na zewnątrz, na powierzchni, to można o wiele łatwiej ją usunąć. Mieliście więc tutaj taki mały przegląd różnych materiałów zadaszeniowych, materiał współczesny oraz kilka materiałów tradycyjnych, bawełnianych, impregnowanych pokostem trochę, impregnowanych bardzo, impregnowanych woskiem oraz nieimpregnowanych wcale. Jakie z tego wnioski można wysnuć? To już zadanie dla Was. Ja na dole w opisie filmu podaję szczegóły techniczne każdego z materiałów. I który najlepiej się sprawdza do wędrówek? Który się lepiej sprawdzi do stacjonarnego obozowania? Który lepiej się sprawdzi do klimatu takiego, że czasem pada deszcz, a potem świeci słońce, także na przykład mamy upalne, słoneczne dni i sążniste ulewy. To jest jeden przypadek. Drugi przypadek jest taki, że nam ciągle dżdży, są mgły i pada przez wiele godzin trochę. W każdej z tych sytuacji inny materiał się nam sprawdzi. Mamy też taki przypadek, że trochę pada, ale na przykład dużo wieje. I te impregnowane materiały będą nas dobrze chroniły przed wiatrem, a nieimpregnowany materiał nie będzie, bo będzie przewiewny. W jakiej sytuacji użyć jakiego materiału? Czy może tylko i wyłącznie syntetycznego, bo tamte się do niczego nie nadają? To już jest zadanie dla Was. Co o tym myślicie?